Witajcie w kolejnej rozmowie z naszego cyklu zatytułowanego Pogromcy mitów, w którym rozmawiamy o mitach, w które wierzą chrześcijanie i mitach na temat chrześcijaństwa, i sprawdzamy przy pomocy specjalistów, ile te mity mają wspólnego z rzeczywistością. To jest już czwarty odcinek naszej serii i bardzo nas cieszy taki wasz pozytywny odbiór tego formatu. Dziękujemy też za wszystkie propozycje tematów, które do nas trafiają i zapewniamy, że każda z tych propozycji, którąkolwiek drogą jej, nie myślecie, jest przez nas czytana i rozważana. Jednak chciałbym już przejść do dzisiejszego odcinka. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali na konkretny temat. A jaki? On jest związany z tym, że kiedy weźmiemy do ręki Biblię, a konkretnie Biblię w przekładzie uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, to 34 werset 15 rozdziału Dziejów Apostolskich brzmi lecz upodobało się Sylasowi tam pozostać. Natomiast kiedy otworzycie w tym samym miejscu, na przykład Biblię Tysiąclecia, to ten sam 34 werset 15 rozdziału Dziemi Apostolskich brzmi, no właśnie, nie brzmi, ponieważ w ogóle nie ma tutaj tego wersetu. Pytanie, dlaczego? I to nie jest jedyny przypadek, kiedy otworzymy ponownie współczesną Biblię Gdańską do Ewangelii świętego Mateusza, do 23 rozdziału, to czternasty werset, jak tutaj widzicie. Pan Jezus mówi: Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, bo pożeracie domy wdów i dla pozoru odprawiacie długie modlitwy, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Natomiast ten sam werset, czternasty, dwudziestego trzeciego rozdziału Ewangelii Mateusza, w Biblii Tysiąclecia brzmi: ponownie, nie brzmi. Nie ma tutaj tego wersetu. I we współczesnych przekładach Biblii znajdziemy kilka takich miejsc. Czasem będą to brakujące wersety, czasem brakujące słowa, a czasem jakiś fragment zdania albo jakieś słowo będzie znacząco różnić się między przekładami na tyle, że będzie dla nas jasne, że tłumacze tłumaczyli po prostu dwa różne fragmenty lub dwa różne słowa. I być może y, wielu z nas nigdy wcześniej nie zwróciło na to uwagi, może niektórzy odkryli to podczas y, Własnego czytania Biblii, porównując ze sobą przekłady i zastanawialiście się, dlaczego tak jest, a może ktoś zwrócił Wam na to uwagę. I to właśnie na tym zwracaniu uwagi na te różnice chcielibyśmy dzisiaj przede wszystkim się skoncentrować, ponieważ niestety bardzo rzadko się zdarza, że ktoś mówi innym o tych różnicach między przekładami w celach edukacyjnych żeby wyjaśnić im jaka jest przyczyna i natura tych różnic. Czemu tłumacze w jednym przekładzie wybierają tak, a w innym przekładzie inaczej i przede wszystkim co z tych różnic wynika, a co z tych różnic nie wynika. Raczej, jeśli ktoś już mówi innym o tych różnicach między przekładami, to najczęściej robią to dwie grupy ludzi i robią to w konkretnym celu. Pierwsza grupa to ci, którzy wkładają wysiłek w podważanie chrześcijaństwa i przekonują ludzi o tym, że chrześcijaństwo nie mówi prawdy. W internecie są to najczęściej albo ateiści, albo muzułmanie. I oni wskazują na te różnice między przekładami jako argument za tym, że Biblia była zmieniana i fałszowana na przestrzeni lat przez różnych ludzi. Czasem przez Kościół, czasem przez jakieś grupy heretyckie itd. I to w zasadzie teraz już nie możemy na pewno wiedzieć, co tam w tym oryginale Biblii było napisane. I o tych twierdzeniach też będziemy chcieli w kolejnych odcinkach porozmawiać, ale zanim to zrobimy, musimy najpierw przyjrzeć się drugiej grupie ludzi, która też mówi o tych różnicach w tekście i co ciekawe, mówi o nich znacznie częściej niż ta pierwsza grupa. I ta dru tą drugą grupę ludzi stanowią chrześcijanie, którzy, uwaga, zgadzają się z tą pierwszą grupą w tym, że tekst Biblii był przez lata fałszowany przez różnych ludzi. Ale obok tego fałszowanego tekstu zachował się też ten czysty, nieskażony, bezbłędny i identyczny z oryginałem Biblii tekst. I ten jedyny poprawny tekst to ten, według nich, który w Nowym Testamencie opracował Erasm z Rotterdamu, a następnie został przetłumaczony na angielski w przekładzie króla Jakuba, czyli King James Version, albo w Polsce jako Biblia, Gdańska. Co jednak bardzo ważne, ci ludzie nie twierdzą, że oni po prostu bardziej lubią Biblię Gdańską, albo że uważają ją za po prostu najlepszy przekład, a inne za trochę słabsze. O nie. Ci ludzie twierdzą, że wszystkie przekłady, które różnią się, mówimy tutaj dzisiaj przede wszystkim o Nowym Testamencie, więc od tego tekstu Nowego Testamentu opracowanego przez Erasma są sfałszowanymi Bibliami. Tak na przykład twierdzi ten pan z filmu, komentowanego przez nas dwa odcinki, przez ostatnie dwa odcinki, tak, w odcinku drugim, w odcinku trzecim, gdy mówił o tym, że najbardziej zaufanym przekładem Biblii jest Biblia Króla Jakuba, i zacytował, jak widzimy, fragment z 22 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie czytamy o tym, że jeśli ktoś dołoży jakieś słowa albo ujmie jakieś słowa, no to czekają go za to tam różne straszne kary, i ten, użycie tego fragmentu sugeruje, że te inne mniemie niż Biblia Króla Jakuba, one właśnie fałszują tekst Biblii. One coś do niego dodają, coś od niego odejmują, co za tym idzie, no nie można im ufać. Tak więc korzystasz z Biblii tysiąclecia, a może z Warszawki, a może czytasz przekład y, świętego Pawła albo stare i nowe przymierze. No cóż, to wszystko, jak się okazuje, według tych ludzi nie są prawdziwe Biblie. To są podróbki, jako takie nie pochodzą od Boga, według niektórych są wręcz narzędziem szatana, by zwieść i zniszczyć Kościół. Jeśli chcesz więc mieć prawdziwą Biblię, Musisz koniecznie korzystać z Biblii Gdańskiej. A jeśli znasz angielski, to najlepiej, żebyś korzystał z Biblii króla Jakuba. Takie twierdzenia można znaleźć wśród ludzi w kościołach, ale także i w internecie, ale celowo nie będę tutaj reklamował materiałów, które na ten temat mówią. Co jest jednak bardzo ważne i czemu chcemy o tym w ogóle tutaj rozmawiać, to to, że ci ludzie, którzy są przekonani, że tylko te Biblie bazujące na tekście Erasma ja będę ich nazywał ludźmi od Biblii Gdańskiej, oni stosują określoną taktykę, by przekonać ludzi do swojego stanowiska. Przede wszystkim przedstawiają te różnice między przekładami jako coś ukrytego, jako jakąś tajemnicę, którą autorzy przekładów chcą ukryć przed wami, czyli przed czytelnikami, a ludzie od Biblii Gdańskiej oczywiście przejrzeli spisek i teraz wszystkich mogą przed nim myślnie przestrzec. Po drugie twierdzą, że te różnice w tekstach między przekładami one są zawsze wynikiem świadomego fałszerstwa i celowych zmian wprowadzanych na przestrzeni wieków. I przypisuje się wprowadzanie tych zmian różnym grupom, tak? Najczęściej tym, które nie zgadzają się doktrynalnie z ludźmi od Biblii Gdańskiej, i te zmiany miały na celu według nich podważenie szeregu chrześcijańskich prawd. I by przekonać o tym słuchaczy, wskazują na takie fragmenty, jak pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, gdzie w 16. wersecie czytamy, że bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele. Chodzi oczywiście o Jezusa Chrystusa jako wcielonego. Boga, co jest jedną z podstawowych doktryn chrześcijaństwa. Natomiast wskazują ci ludzie, podobnie tutaj na przykładzie Biblii tysiąclecia, ale to jest także się dzieje w innych przekładach. Czytamy ten, który objawił się w ciele. I czytamy więc o Bogu objawionym w ciele, ale o tym, który objawił się w ciele. I ci ludzie zwracają uwagę, że jedynym ich znaniem Wyjaśnieniem tej różnicy jest to, że ktoś zmienił Bóg na on, żeby podważyć prawdę o boskości Jezusa Chrystusa. Jest fałszowanie doktryny? Oczywiście, że jest, wiedzą ci, yy, ci ludzie. I co za tym idzie, to jest trzeci punkt ich argumentacji. W Biblię, które bazują na tym sfałszowanym tekście, Ostatecznie pochodzą od ludzi, którzy chcieli w jakiś sposób zaszkodzić chrześcijanom. I nawet jeśli tłumacz nie robi tego świadomie, to wydając przekład bazujący na innym tekście niż bazuje Biblia Gdańska, na przykład, dokłada się do tego niszczenia kościoła, więc ty, jako czytelnik, nie powinieneś mieć nic wspólnego z tymi innymi przekładami, gdyż stanowią one dla Ciebie tylko zagrożenie. Nie wiem, na ile ta moja prezentacja argumentacji brzmiała dla was przekonująco ale z reguły jest ona przedstawiana w taki sposób, że słuchacze są wręcz przerażeni tymi różnicami, z których wcześniej nie zdawali sobie sprawy. Mają wrażenie, że ktoś otworzył im wreszcie oczy na prawdę i zdemaskował taki skrzętnie ukrywany spisek, no i wielu ludzi kupuje tą manipulację. Ponieważ tak, jest to zwyczajna manipulacja. Ci ludzie od Biblii Gdańskiej z reguły będą podawać Wam tylko część informacji. Oni nie podadzą Wam nigdy żadnego alternatywnego, Wyjaśnienia pochodzenia tych różnic, tak jak tutaj na przykład będziemy chcieli o tym rozmawiać. Powiedzą, że jedynym wyjaśnieniem ich jest fałszowanie. To, że ktoś fałszował, zwodził i oszukiwał, ponieważ ich celem nie jest edukacja, ale indoktrynacja. Przekonanie Was, że tylko oni mają rację. Czy jednak ją mają? No o tym będziemy chcieli właśnie dzisiaj porozmawiać. I żeby zmierzyć się z tym zagadnieniem, jest z nami Filip. Sylwestrowicz. Gdybyśmy jeszcze troszkę poczekali z nagraniem tego odcinka, to pewnie mógłbym powiedzieć dr Filip Sylwestrowicz, ponieważ Filip zbliża się do końca swojego doktoratu na Uniwersytecie Oksforskim. Jednym z takich obszarów zainteresowania Filipa jest właśnie tekst biblijny, a konkretnie tekst Nowego Testamentu, łącznie z tymi występującymi między przekładami różnicami. Tak więc ciężko o lepszą osobę, by omówić dzisiejszy temat. Cześć Filip. Cześć Paweł, witam wszystkich słuchaczy. Tak więc będziemy, tak jak powiedziałem jeszcze raz, rozmawiać przede wszystkim o Nowym Testamencie, żeby zawęzić tutaj temat dyskusji, i tak tam jest dużo rzeczy do omówienia. I to na jego tle popatrzymy na twierdzenia tych chrześcijan, których będę nazywał chrześcijanami od Biblii Gdańskiej. Jeszcze raz zaznaczam. Nie mówię tutaj o ludziach, którzy po prostu preferują Biblię Gdańską albo wolą ją czytać jako ulubiony przekład. Mówię o tych, którzy uważają, że wszystkie Biblie, poza tymi, które bazują na tekście tym samym co Biblia Gdańska. Są fałszywymi e, Bibliami. Więc Filip, e, mamy te różnice w tekście między poszczególnymi e, przekładami. One są faktem, tak? Widzieliśmy to już, wystarczy otworzyć przekłady i zobaczymy, że rzeczywiście tak jest. Powiedz nam, z czego one e, wynikają? Jasne, e, więc widział mamy różnego rodzaju różnice między przykładami, tak? I, I mamy całą grupę różnic, które nie wynikają z różnego tekstu, tylko po prostu z tego, że Jedno zdanie w języku źródłowym można oddać na różne sposoby w języku docelowym i, i, i tłumaczenia w języku, z czym wybierają różne, różne struktury gramatyczne, różne słowa, żeby oddać oryginał, Natomiast no, na te różnice, o których mówiłeś, to, to nie są różnice, które wynikają po prostu z odmiennego tłumaczenia, no, ale wynikają z tego, że, że tłumacz e, Biblii ma przed oczami po prostu inny tekst. I, I kiedy zobaczymy większość współczesnych wydań Maświętego, to one albo we wstępie, albo czasami na stronie redakcyjnej, one nam podają, jakiego tekstu greckiego korzystał tłumacz. Tutaj na slajdzie akurat mamy wyświetlany wstęp do Biblii Warszawskiej oraz wstęp do przykładu dosłownego ewangelistycznego i i jeden i drugi, drugi tekst, on się powołuje na, na różne wydania z różnych lat, ale z tej samej serii wydawniczej Niemieckiego Towarzystwa Mimicznego, tak, tak zwanego Nestle Alanda. I, i, i podobno, podobno właśnie noty znajdziemy we wstępach innych przekładów. No natomiast wszystkie przekłady przed XIX wiekiem to o, wszystkie nowożytne, tak? od nowożytne, tylko od. A przynajmniej wszystkie protestantki, nowe przekłady na przykład od, od właśnie XVI do, do XIX wieku, no to one korzystały z różnego rodzaju wariantów, tak które ma z Rotterdam. Tak? I, I ten tekst jest oczywiście w dużej mierze to samy ze tekstem pótecznych wydań, tak jest jednak Nowy Testament. No natomiast to, to się miejsca, gdzie na przykład nowe, nowe wydania nie ma jakiegoś wersetu, który. Był w tekście Erasma, albo nie ma jakiegoś słowa, czy jakiegoś zwrotu, a, albo jakieś inne tego typu drobne różnice. Okay. Czyli ten był taki okres w historii, kiedy korzystano mniej więcej z tego samego tekstu, tak gdzieś tam skompilowanego przez Erasma, jakieś jego wydania. I dlatego o tych przekładach, o których też mówiłem, że różnią się od Biblii Gdańskiej, ponieważ Biblia Gdańska no, pochodzi właśnie z okresu tak po reformacji. Yy, mówi się współczesne przekłady Biblii, więc też pewnie będziemy tego określenia używać. Czyli jeszcze raz, yy, nie mówimy tu o tych różnicach, które wynikają z tego, że dwóch tłumaczy siedzi nad tym samym tekstem i po prostu tłumaczą go trochę inaczej, no bo taka jest natura tłumaczenia. Często jedno greckie słowo można oddać na kilka sposobów po polsku, tak? Tylko mówimy o tym, że tłumacz Biblii, zanim w ogóle przystąpi do tłumaczenia greckiego tekstu, musi się zdecydować, jaki grecki tekst będzie yy, Tłumaczył, tak? czyli że są miejsca. Oczywiście to, co znaczyłeś, nie cały tekst, tak, ale poszczególne miejsca, gdzie ma do wyboru, na przykład dwie wersje tekstu do przetłumaczenia. Czemu więc nie ma jednego ustalonego tekstu Nowego Testamentu? Jasne, więc do wynalezienia druku, tak, do XV wieku, a jedynym sposobem na przechowywanie tekstu Nowego Testamentu było jego rentne przepisywanie. I każdy kto Kiedykolwiek w życiu próbował przepisać jakiś dłuższy tak ręcznie, na pewno skonstatował, że jest to dość trudne zadanie. Człowiek jest jednak e, wtedy omylną i popełnia błędy, błędy wynikające z nieuwagi, błędy wynikające z przeszkodzenia wzrokiem do kolejnej linijki i inne tego typu pomyłki. I, i, I w związku z tym nie ma dwóch takich samych manuskryptów Nowego Testamentu. Więc jeżeli mamy etap tłumaczy, tłumacze na no, ogół tłumaczą jakiegoś drukowanego wydania Nowego Testamentu, no ale ktoś te drukowane wydania Nowego Testamentu musi najpierw tworzyć. I ta trzeba również tutaj przed wyborem, który manuskrypt e, wydrukować, tak, tak, których wydrukować. E, i Wszystkie w zasadzie drukowane wydania Nowego Testamentu nie drukują jednego konkretnego manuskryptu, tylko porównują ze sobą manuskrypty i starają się ustalić tekst, który zdaniem wydawcy jest najbliższy pierwotnemu. Tak? Pierwszym drukowanym wydaniem Nowego Testamentu było właśnie wydanie Erasm z Rotterdamu 1516 roku. Erasm oparto wydanie na tych manuskryptach, do jakich miał dostęp. I myślę, że, że warto wprowadzić takie pojęcie rodzina manuskryptów, bo, bo jak mamy te wszystkie manuskrypty, to te manuskrypty możemy też pogrupować w zależności od, od tego, jaki ma on tekst. I te teksty tych manuskryptów mogą być do siebie podobne, na przykład dlatego, że cała grupa manuskryptów była kopiowana w tym samym obszarze geograficznym, albo w tym samym okresie historycznym, albo wykorzystując ten sam pierwotny egzemplarz, albo tę samą grupę pierwotnych egzemplarzy. I taką największą grupą manuskryptów Nowego Testamentu, to są tak zwane manuskrypty bizantyjskie. One były to jest forma tekstu Nowego Testamentu, która była preferowana we wschodnim Cesarstwie Rzymskim. Tak jak pamiętamy, w V wieku upadło Cesarstwo Zachodnie, natomiast Cesarstwo Wschodnie istniało aż do końca średniowiecza. wiecza i tam dalej kopiowano ten tekst grecki Nowego Testamentu. Więc w związku z tym tych manuskryptów jest po prostu najwięcej. One są zachowały się ze względu właśnie takich historycznych zaszłości, że, że, że tam ten proces był nieprzerwany i ciągły. No i Erasmus miał właśnie dostęp do kilku manuskryptów, należących do tej rodziny. Natomiast to trzeba też sobie powiedzieć, że to, że manuskrypty należą do rodziny bizantyjskiej, to też nie znaczy, że one wszystkie są takie same. Manuskrypty bizantyjskie też się od siebie różnią. One są bardziej podobne do siebie nawzajem niż do manuskryptów z innych rodzin, ale też ta, ta grupa jest zróżnicowana. I, I to, co się wydarzyło potem, no to właśnie e, tekst Rasma. On, on miał kilka różnych wydań, te wydania też się między sobą troszkę różniły. Natomiast e, ten tekst e, się przyjął jako taki standardowy tekst w, we wczesnej nowożytnej Europie i do XIX wieku wszystkie kolejne wydania Nowego Testamentu i drukowały jakąś wersję tekstu opartego na tekście Rasma. One miały tam delikatne różnice, ale. Zasadniczo te wszystkie, te wszystkie wydania sprowadzały się do wydania Erasma, i tą tradycję wydań Nowego Testamentu nazywamy czasami tekstem przyjętym, albo płatnie tekstem receptus, od frazy, która została użyta w jednym z wydań tego tekstu, w wydaniu braci Elzebir. Natomiast w XIX wieku doszło do pewnego przełomu. Uczeni odkryli nowe manuskrypcje Nowego Testamentu. Które rzuciły światło na, 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 na historię Doktorowego Testamentu, I, i myślę, że pewnie w kolejnych odcinkach będziemy mieli okazję żeby o tym dokładnie porozmawiać. Natomiast e, na razie wystarczy powiedzieć, że w związku z tym odkryciem starszych, bardziej wiarygodnych manuskryptów, uczeni od XIX wieku począwszy zaczęli przygotowywać wydania Doktorowego Testamentu, które różniły się od tego Erasma opartego od. O te kilka manuskryptów, do których Erasmus miał dostęp. A, i, i, i do takich wydań należą należało takie wydania jak właśnie Westcott i Horta, jedną z takich przełomowych wydań Tröglasza, czy też właśnie te wszystkie współczesne wydania niemieckiego towarzystwa biblijnego, które najczęściej są podstawą dla współczesnych wydań Nowego Testamentu. Może gwoli jeszcze ciekawostki warto wspomnieć, że jest trzeci rodzaj wydań Nowego Testamentu. Oprócz Was mamy wydania, które wydały taki receptus. Te wydania takie współczesne, naukowe. I, I oprócz tego jest jeszcze trzeci rodzaj wydań, które nie znajdują odzwierciedlenia w polskich przykładach, to znaczy nie ma polskiego przykładu, który byłby o oparty, ale to są tak zwane wydania tekstu większościowego. I to tam wydania, które przyjmują za kryterium a, po prostu liczenia manuskryptów. Jeżeli jakiś wariant jest, jest, jest poświadczony w największej liczbie manuskryptów, no to ten wariant jest przyjęty i one odzwierciedlają tekst w większości manuskryptów bizantyjskich i czasami tekst bizantyjski jest utożsamiany z tekstem Erasma, na no to nie jest do końca prawdą właśnie, te, te wydania większościowe e, różnią się od tekstu i o jednym z takich różnic jeszcze dzisiaj, myślę, powiemy. Okej, okay. czyli tekst większościowy nie jest tożsamy z tekstem Erasma, tak? Padło też mm -hmm. o manuskrypt, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to jest po prostu rękopis, tak? Manuskrypt, czyli przepisanie ręczne, tak jak też mówiłeś. Okej, okay. czyli te rzeczy, które nam opowiedziałeś, no nie brzmi, że jakbyś nam objawiał jakiś tutaj tajny spisek dotyczący historii tekstu Nowego Testamentu. Mówisz, jakby to było coś powszechnie dostępnego, zresztą ta strona tutaj z Biblii Warszawskiej, tak? Ona też zresztą o tym świadczy. Więc to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Nie ma żadnego spisku wśród tłumaczy Biblii. Te rzeczy, które powodują różnicę, one są jasno opisane. Tak? Skąd to wiemy? Nawet jeśli popatrzymy sobie na ten fragment z, dzie z dzieł apostolskich, który wcześniej wyświetliłem z brakującym 34 wersetem, to popatrzcie, tam jest przypis. I mówi, że kilka rękopisów i wulgata dodaje jeszcze to. Więc tłumacze tutaj Biblii Tysiącleciańskiej nie ukrywają, że są manuskrypty z takim tekstem, tylko no, nie są przekonani, że powinni go zawrzeć w tekście głównym, bo uważają, że to jest na przykład jakiś dodatek do tekstu, o czymś jeszcze sobie będziemy rozmawiać. Tak samo Stare i Nowe Przymierze daje tutaj bardzo porządny przypis do tego drugiego fragmentu z Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale i pokazuje, że wersy 14 nie pojawia się w takich, takich, takich manuskryptach. Te wszystkie różne literki oznaczają poszczególne manuskrypty, natomiast pokazuje też, w jakich występuje. Tak? Więc informuje tutaj czytelnika, tak? Niektóre przekłady mają takie wstępy właśnie, jak tutaj Filip nam wcześniej pokazał, ale co jest ważne, tutaj mam na przykład naukowe wydanie, czyli Nestle Alanda i tutaj jest tekst grecki, który wydawcy uznali za najbliższy oryginałowi, ale tutaj pod spodem jest cała wielka rubryka na każdej stronie, gdzie wypisane są warianty, których oni nie przyjęli do tekstu głównego. Więc oni tutaj wylistowują inne, właśnie jak, jak, jak te manuskrypty się różnią między sobą. I to jest jasne, to jest szeroko opu opublikowane, no tylko nie jest częścią powszechnej wiedzy. I często ktoś słyszy to po raz pierwszy, i tym bardziej, kiedy jest mu to tak przedstawione, żeby go zmanipulować od razu no to bywa to dla ludzi szokujące. W każdym razie każdy, kto uda się studiować biblistykę już na pierwszym roku, usłyszy na ten temat. Kto weźmie porządny komentarz do jakiejś księgi Pisma Świętego, też znajdzie informacja o wariantach tekstowych. No, nie powinno to być dla nikogo zaskoczenie, więc tak jak mówię, nie ma spisku, pamiętajmy o tym. Ale to, że nie ma spisku i nikt nie ukrywa różnic, w sensie tego dotyczącego właśnie różnic między przekładami, że ktoś chce ukryć to, że, że są te różnice, no to dalej wciąż pozostaje pytanie, Dotyczące y, ewentualnego fałszerstwa, tak? Czyli tego, że ktoś, skąd te różnice się wzięły, skoro już są. Czy one się wzięły faktycznie stąd, że ktoś fałszował tekst, że chciał zmienić y, doktryny. Filip, czy rzeczywiście było tak, albo jest tak, że tylko ten tekst skompilowany przez Erasma jest tym właściwym, a każda różnica względem niego wynika y, z fałszerstwa, że on zachował te właściwe i poprawne manuskrypty, a wszystkie inne różnice, które są. No to tylko dlatego, że ktoś chciał coś. Y, Namieszać, tak? Czy to jest tak, że z Biblii tylko coś usuwano, czy zdarzało się też, że do Biblii na przykład coś dodawano? Co mógłbyś powiedzieć tutaj na ten temat? Ja, ja myślę, że sam Erasmus z Rotterdamu pewnie by nie zgodził się z tym, że jego tekst jest tym jedynym natchnionym. I, i myślę, że gdyby Erasmus miał dostęp do innych manuskryptów, to. Z pewnością wydałby inny tekst, zarazem był, był świadomy też to jest, to jest różnic między manuskryptami. Był świadomy z tego co wiem na kodeksu watykańskiego, który był takim, jest kodeksem z IV wieku, który był przechowywany w Bibliotece Watykańskiej i, i szeroki dostęp do niego uczynił zysk i dopiero w XIX wieku. Natomiast jego istnienie jako fakt było znane, i gdyby zaraz mógł na nim położyć ręce, to na pewno by to zrobił. Bo, bo był przede wszystkim filologiem i uczonym tak? i przede wszystkim interesowało go to, żeby dotrzeć do tekstu do, 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 tak dokładnego, jak był w stanie. Natomiast nie jest prawdą, że większość różnic między manuskryptami czy rękopisami jest wynikiem jakichś celowych fałszerstw. Tak naprawdę większość różnic powstawała przypadkowo, bo była wynikiem różnego rodzaju pomyłek skrybów, które wynikały albo z tego, że czas nie właściwie jeżeli, jeżeli kryptorium funkcjonowało w taki sposób, że ktoś dyktował tak, oni przepisywali ze słupku, albo z pomyłek wynikających na przykład z w wzroku z jednej linijki do drugiej. I tutaj na ekranie Państwo mają akurat przykład z Ewangeliana na 17 rozdziału. I tam na czerwono w tekście greckim, fraze frazę kosmu, tak, ze świata. I ona, jak widzimy, powtarza się nawet trzykrotnie, od tego trzeciego razu nie podkreśliłem. I, i dosyć łatwo jest oku kryby, kiedy na przykład odrywa wzrok na pilot arkusza, żeby spojrzeć na arkus, który przepisuje, albo żeby umacać pióro w kamach, albo cokolwiek innego. Kiedy wróci wzrokiem do, do tego pierwotnego tekstu. To wróć, zatrzymać się nie na tej frazie, którą, którą powinien doczekać, ale na identycznej frazie linijkę niżej. W takich sytuacjach w Skrybie bardzo łatwo jest pominąć całą linijkę tekstu. I to się rzeczywiście zdarzyło we właśnie wspomnianym wcześniej kodeksie watykańskim. A Skryba pominął to, co jest podkreślone niebieskim. A, w polskim przekładzie nie proszę, abyś ich wziął właśnie ze świata, ale no to, co skryba napisał, to nie proszę, abyś ich wziął od złego, co jest zupełnie innym znaczeniem, natomiast nie wynikało z jakiegoś, jakiejś obobaczonej teologii tego skryby, który, który bardzo uważał, że właśnie Jezus nie prosi o to, żeby ojciec nas zachował od satana, tylko wynikało po prostu ze zwykłego przeskoczenia wzrokiem od jednego o wtedy na tej samej frazie drugiego. I, I na tej samej zasadzie to jest można dodać coś do tekstu. Ten sam kodeks, ten sam kodeks watykański w dziejach 1934, na to nie mam określejdu, e, gdzie, gdzie tam tłum krzyczy, wielka jest Artemida on ten okrzyk powtarza dwukrotnie. Po prostu jego oko zawiesiło się na tej frazie i, i przepisał mu A więc czasami powiększenie albo pomniejszenie tekstu. A może być zupełnie dziełem przypadku. Natomiast jest taka grupa wariantów, które wynikają z celowej albo przynajmniej wynikającej z jakiegoś procesu myślowego zmiany przez Krybę. I nawet wśród tych wariantów jedynie duża mniejszość jest motywowana teologicznie. Myślę, zapewne, że pewnie w którymś kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o tych nielicznych wariantach, gdzie rzeczywiście mogła być jakaś motywacja teologiczna, natomiast w znakomitej większości nawet jeżeli to jest jakiś świadomy proces myślowy, to on wcale niekoniecznie wynika z myślenia teologicznego, ale takim częstym przykładem wariantów, co mógłbyś przerzucić slajd, a, są takie warianty, kiedy na przykład są podobne dwa fragmenty w Biblii i skryba pamięta na przykład dobrze, bo to, to, to przepisywali ludzie, którzy znali dobrze Biblię, tak? ludzie bardzo religijni, pobożni. Więc on na przykład dobrze, dobrze znał inny fragment, który miał podobną frazę. I na przykład, kiedy porównamy Biblię gdańską i warszawską w Koleżankach 114, to zobaczymy, że w Biblii warszawskiej mamy, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, a w gdańskiej, w którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów. Ta fraza przez krew jego w niektórych manuskryptach, w tym tych, o których oparte jest wydanie z którego korzysta Biegdańska, jest uwzględniona, w niektórych jest pominięta. Dlaczego jest pominięta? Otóż wydaje się, że ten wariant powstał w taki sposób, że jakiś skryba, e, przepisując liść do Kolostan, myślał o liście do w którym mamy podobne sformułowanie, w nim mamy odkupienie przez krepiego. I po prostu, mechanicznie, mocząc swojej pamięci, może nawet nie zastanawiając się nad tym, co robi, dodał tę frazę do, do, do tekstu, który przepisywał. I, I potem po prostu kolejne manuskrypty powielały ten wariant. I tego rodzaju właśnie zmiany często występują między Ewangeliami. Ewangelię często dopiułem, ten sam epizod w dwóch różnych Ewangeliach, albo w trzech różnych Ewangeliach, w podobnych słowach, ale jednak nieco się różnią. I, i często to na przykład. Kryba dobrze pamięta inną wersję i, i jakoś dopaszowuje to, co przepisuje nawet czasami, można nawet bezwiednie, a czasami świadomie do tego, co czytał co, co, co właśnie w innej Ewangelii. A czasami to może wynikać z, z liturgii Kościoła, na przykład mamy dwie różne wersje modlitwy pańskiej u Mateusza i Łukasza, a Łukaszowa jest trochę krótsza i używa troszkę innych słów. A, I też często jest tak, że, że tą Łukaszową wersję dopaszowuje się do Mateuszowej, która jest tą, którą. W nie w czasie nabożeństwa. A więc tego typu zmiany mogły powstawać w sposób, w sposób w zupełnie przypadkowy. Albo, albo nawet przypadkowy, to, to niekoniecznie stały za nimi jakieś um, mroczne motywacje, żeby zmienić teologię, ale właśnie raczej chęć uspójnienia na przykład um, paralelnych fragmentów między Ewangeliami. Mm -hmm. Czyli to jest trochę taki sposób, jak ktoś dobrze zna Ewangeliana 3:16, tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał i tak dalej, i przepisywałby jakąś inną książkę, na przykład pracując jako kupista, załóżmy, i tam byłby tylko ten pierwszy fragment, tak, bowiem Bóg umiłował świat, to mógłby z rozmachu, nie wiem, będąc zmęczonym, dopisać też, tak, yy, mm. że syna swego jednorodzonego dał i zmienić ten tekst, który przepisuje, dlatego że w głowie pamięta, to z innego miejsca, tak jak to się stało tutaj. No, to co Filip nam mówisz, nie brzmi już tak emocjonująco i spiskowo, jak często jest to prezentowane, że tam ludzie w kapturach siedzieli po zmroku i przy świecy przepisywali tekst tak, żeby go sfałszować. ale myślę, że dobrze by było, żebyśmy też odnieśli się do kilku takich konkretnych argumentów, zarzutów, może które. Tej stronie ludzi od Biblii Gdańskiej, tak? Już tłumaczyłem, co mam na myśli tutaj. Jeśli ktoś po prostu lubi Biblię Gdańską, proszę się na mnie nie obrażać. Nie, nie o was mówię, mówię o tych ludziach, którzy stawiają konkretne twierdzenia, żebyśmy popatrzyli, jak one się mają do rzeczywistości, tak? Bo to są bardzo konkretne zarzuty. Jednym z takich miejsc, albo jednym z takich twierdzeń jest, jest to, że we współczesnych przekładach, ktoś to podliczył, usunięto słowo Chrystus z bodajże 80 miejsc. No i brzmi to dość poważnie, tak? No, słowo Chrystus, ważne słowo, usunięto z wielu miejsc, no ale dlaczego ktoś miałby usuwać? No, zarzut jest taki, że byli ludzie, którzy nie wierzyli, że Jezus i Chrystus byli ze sobą tożsami w pewnym sensie, to znaczy, że tak bardzo chcieli rozróżnić człowieka Jezusa od y, namaszczenia od ojca, czyli bycia Chrystusem, które otrzymał, że nie lubili używać frazy Jezus. Chryst Więc wysuwali słowo Chrystus tam, gdzie padało Jezus, i zostawiali samo Jezus, po to, żeby właśnie zmienić tekst. I te współczesne przekłady idą często właśnie za tym zmienionym tekstem. No i jeśli podliczymy, no to będzie brakowało słowa Chrystus nawet może 80 razy. Czy tak faktycznie jest? Czy to zmienia doktrynę i czy jest wynikiem fałszerstwa? A jeśli nie, no to jak inaczej możemy to wyjaśnić? Zatem, od tego, że jeżeli weźmiemy program biblijny, na przykład akordant, i w tym programie biblijnym wyszukamy w tekście nestle w tym, w tym tekście tego współczesnego, naukowego wydania Nowego Testamentu po grecku, o Chrystos. no to mi wyszło 529 wyników. A jeżeli wyszukamy bitka Je Jezus Chrystus albo Chrystus Jezus w dowolnej kolejności, Jezus Chrystus, Chrystus Jezus, no to nam wyjdzie 458 wyników. I w związku z tym, jeżeli ci skrybowie mieli taki wieczny zamysł, żeby właśnie jak najbardziej oddzielić Jezusa od Chrystusa, to nie za bardzo im się udało. Tak? Usunęli jakiś mały ułamek z, z całkowitej liczby miejsc, które w, w głównym testamencie pojawia się, Jezus Chrystus albo Chrystus Jezus. A więc ta teoria spiskowa jest mi mało oszołomująca. Natomiast jeżeli chodzi o to, skąd to się bierze, tak? dlaczego w niektórych miejscach we współczesnych wydaniach może nie być, na przykład Jezus, Chrystus, tylko po prostu Jezus. Otóż przeróżne konfiguracje, tak, Jezus, Jezus, Chrystus, Chrystus, Jezus, Pan Jezus, a, należą do bardzo część tych wariantów różnych między rękopisami, a, które prawdopodobnie powstawały w sposób zupełnie przypadkowy i mechaniczny. Mniej uważny skryba, kiedy widział w tekście samo słowo Jezus, mógł z automatu zresztą zre 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 napisać Chrystus, bo na przykład we wspólnocie kościoła na ogół mówiło się Jezus Chrystus, a nie po prostu Jezus. E, sam jak studiowałem w seminarium, e, pamiętam takiego starszego profesora w seminarium, który się upierał, że należy zawsze mówić Pan Jezus Chrystus i kiedy ktoś student w Kazaniu powiedział po prostu Jezus, to można było się spodziewać komentarza tego starcego profesora po jak tak można mówić e, tylko Jezus, a nie Pan Jezus albo Pan Jezus Chrystus. No i, i, I pewnie e, mniej lub bardziej świadomie skrybowym mogli mieć tę samą przyzwyczajenie. Więc, e, więc w związku z tym te miejsca, gdzie, gdzie na przykład w tekście pierwotnym mogło być po Jezus, miały tendencję do, 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 do dostawania tego do określenia Chrystus w kolejnych rękopisach. Ale też mamy przeróżne warianty, na przykład z miejscami, tak? Na przykład, jeżeli gdzieś w manuskrypcie było Chrystus Jezus, to niektórzy skrybowi mieli tendencję do, do odbratania na Jezus Chrystus. Nie? I myślę, że, że dodatkowo to ułatwia takie zjawisko skrybiczne, które obserwujemy we wszystkich większości starochrześcijańskich staro manuskryptów, to, jest są pewne słowa, które w tych manuskryptach są skracane. One były skracane w taki sposób, że zapisywana jest tylko pierwsza i ostatnia litera słowa. I często jest taka kreseczka nad, nad tym skrótem, sygnalizująca, że to jest skrót. Do takich właśnie najczęściej skracanych słów należały właśnie słowa Teos, Bóg, Kryos, Pan, Jezus, Jezus, Chrystos, Chrystus, i Syn, tak. Uh, I na ekranie widzimy też um, zdjęcie manuskryptu właśnie zaznaczonymi dwoma takimi uh, skutami Jesu, tak uh, uh, Je Jezus i ciało, tak, Bóg. Uh, uh, i, I w związku z tym często, jak na przykład mamy Jezus Chrystus obok, sobie, obok siebie, to, to w greckim manuskrypcie są po prostu cztery litery, tak? Pierta litera uh, ostatnia Jezus i pierwsza, i ostatnia litera Chrystus. I, I też te litery często łatwo pomylić na przykład z końcówką słowa, bo, bo też one kończą się często na sigma, a, a, a greckie rzeczowniki często też się kończą na sigma. I, i w związku z tym często takie, takie króciutkie bitka dwóch literów często można przeoczyć albo dodać po prostu zupełnie przypadkowo i, i mechanicznie nie ma on nawet intencji, żeby to zrobić. Okay. Czyli po prostu raz to się zdarzyło i potem ktoś to powielał, 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 powielał i tak dotarło do naszych czasów, gdzie oryginalnie stało tylko na przykład Jezus, tak? Ktoś kiedyś dopisał Chrystus przez pomyłkę i Jezus Chrystus potem było kopiowane w ten sposób. Okej, okay, czyli dwie rzeczy. Po pierwsze, no absurdalne jest twierdzić, że ktoś zrobił to celowo, żeby podważyć doktrynę, tak? O tym, że Pan Jezus jest Chrystusem, yy, ponieważ... Ma 500 miejsc, załóżmy, i usuwa tylko z 80, czemu nie usuwa z wszystkich miejsc? Tak? Jest to szalenie niekonsekwentne i bardzo dziwne byłoby to fałszowanie. Strasznie nieudolni byliby ci fałszerze, jeśli chcieliby tak zmieniać tekst. A po drugie, fałszerstwo nie jest jedynym wyjaśnieniem. Dużo bardziej oczywistym i prostym wyjaśnieniem jest to, o którym nam tutaj opowiedziałeś. To się nazywa numina sakra. Tak? Jakby charakteryzuje to właśnie te kreseczki u góry, tak? Że, że jest skrócone właśnie tutaj imię. I to się łączy z kolejnym przykładem. Ten, którym już mówiłem, wróćmy do niego jeszcze na chwilkę. Pierwszy do Tymoteusza, trzeci rozdział, tak, że mamy hmm, Bóg objawiony został w ciele i ten, który objawił się w ciele, Więc jak widzimy ustalczonami Braggska za Erasmem. No i też myślę, możemy zrozumieć tą re reakcję. Powiedziałeś, że tam do XIX wieku. Bible były tłumaczone z tego tekstu, więc wszyscy znali, pamiętali dokładnie tekst. No i nagle wychodzą te wydania naukowe, które są oparte o większą liczbę manuskryptów, które zostały odkryte. O badania na, nad manuskryptami są pewne różnice. No i ktoś widzi, że w jego być może ulubionym wersecie, teraz Biblia brzmi inaczej, więc nic dziwnego jest, że reaguje oburzeniem, tak, z przekonaniem, że to ten. Naukowe wydanie mm, zmienia jego tekst, a nie myśli o tym, że to jego tekst jest zmieniony przez jakąś pomyłkę skrybiczną i naukowe wydanie dopiero prostuje to, tak? Poprawia, wraca do tego oryginalnego brzmienia. No to jest taka nasza tendencja, myślę, więc stąd też się takie y, poglądy przyjmują, że to jest, są jedyne święte bibliotek, te, które bazują na, na tekście Erasma. No i mamy tą różnicę, tak? Zamiast Bóg, On. Tak myślą ludzie. Było Bóg zawsze, a ktoś tu nagle zmienił na On. Czy to faktycznie tak jest, że ktoś chciał podważyć to bóstwo Chrystusa? Czy może jest inne znowu wyjaśnienie niż fałszowanie, a może wręcz zmiana zaszła faktycznie w drugą stronę? Tak, że w oryginale było on, a ktoś zamienił to na Bóg. Jak to się mogło stać w niebie? Jasne. Bych mógł przerzucić slajd na następny. To jest screen z kodeksu synajskiego. Kodeks synajski jest jednym z ważniejszych manuskryptów, rękopisów Nowego Testamentu. Pochodzi z IV wieku i jest dostępny w wersji digitalizowanej w internecie. Każdy może sobie go obejrzeć dokładnie. A I tutaj w tym, tym kwadracikiem zaznaczyłem właśnie zaimek hoś. Ten. Ten zaimek hoś jest w tekście głównym. E, nie Nie landa, tylko, no, tylko w tekście, główny, tylko w tekście głównym a, tego manych kryptu. Natomiast możemy zauważyć, że nad linijką ktoś dopisał takie innym kolorem dwie małe literki, a i to jest dopisane słowo Teos, bóg. Ona jest dopisane w tej wersji, właśnie skróconej jako Nomen Sacrum. Z, i, i, I widzimy, że mamy pierwszą literę T i, i, i sigmę linarną. I, i, I jeżeli w tym tekście greckim skrócone słowo Bóg, Teos, różni się od słowa HOS. Właściwie tylko kreseczką w środku tego kółka, która odróżnia omikron etety". One wyglądają łudząco podobne. No i w tym wypadku, właśnie ten pierwotny skryba, który przepisywał ten rękopis, on napisał HOS. Natomiast jakiś późniejszy korektor. Dopisał na właśnie modelniku ten, ten drugi wariant. Okay. I, i, I w związku z tym jest absolutnie wyobrażalne, jak to mogło powstać w sposób całkowicie przypadkowy, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. I te, te słowa w wersji graficznej były po prostu łudząco podobne. Natomiast jeżeli chodzi o to, który wariant jest oryginalny. Ja bym się składał do myślenia, że raczej oryginalnym wariantem jest HOS, ten, a nie BOOK. I, i rozumowanie, które razem stoi, oparte jest głównie o to, jakie manuskrypty, jakie rękopisy poświadczają ten wariant. I zobaczymy, że, że wszystkie najstarsze manuskrypty poświadczają posiad właśnie ten wariant HOS, ten. I to jest właśnie ten Manuskrypt, który widzimy, to jego pierwotny, pierwotna ręka, pierwotny kopista napisał Hoss. Tak samo kodeks aleksandryjski, jego pierwotny kopista napisał chaos. tam też jest właśnie dodany przez późniejszego korektora drugi wariant. Tak samo kodeks Frema, kilka innych starych manuskryptów. Natomiast rzeczywiście większość manuskryptów, Zandyski. Nie jest tak, że własnych korektorzy w tych manuskryptach uh, mają ten wariant Chaos. W, uh, w związku z tym, że właśnie większość tych, tych starych manuskryptów ma ten wariant Chaos, uh, wydaje się być uh, bardziej prawdopodobne, że to był wariant pierwotny, ten, uh, a nie Bóg. A nie, a nie ale ta, 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 ta różnica nie powstała prawdopodobnie w wyniku jakiegoś świadomego ryzykowania, a w wyniku czystego tego przypadku. Czyli mamy tutaj jeszcze raz O i taką literkę, która wygląda jak C, to jest sigma lunarna, powiedziałeś, tak? Więc to jest os, tak? Czy hos, jak, jak, jak to w tej wymowie razmiańskiej. A tutaj mamy teos, które też jest teta i, i też ta sigma, tylko że różnica jest ta kreseczka, która między nimi przebiega. Więc ktoś mógł, skryba mógł albo tą kreseczkę zgubić, zamieniając Bóg na On, albo ktoś mógł, Czytając tekst skryba i przepisując, zobaczyć on objawiony, ten, który został objawiony w ciele, i sobie pomyślał, no jak to, kto był objawiony w ciele? No, chodzę do kościoła, więc wiem, że Bóg był objawiony w ciele. Ktoś tu się na pewno pomylił i zgubił kreseczkę, tak? I pomimo, że nikt kreseczki nie zgubił, to skryba mógł pomyśleć, że ktoś zgubił kreseczkę, i myśląc, że naprawia tekst, tak, mógł po prostu tą kreseczkę. Dorzucić. Więc to są takie małe rzeczy, tak? I, I problem jest taki właśnie z tymi twierdzeniami ludzi od Biblii Gdańskiej, że oni nie powiedzą wam tego, że to się da zupełnie bez całej teorii spiskowej wyjaśnić, tak? Że, że to można po prostu pokazać, w jaki sposób to się dzieje. To nie tylko w tym jednym miejscu, ale w wielu innych miejscach manuskrypta, o czym też będziemy chcieli y, rozmawiać, tak? że to była zwykła pomyłka y, skryby na przykład, tak? jeden z takich zarzutów o fałszowanie doktryny, na które też dość często trafiam dotyczy Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale jest jeden z moich ulubionych, on mnie zawsze zaskakuje że ktoś tego naprawdę używa jako argumentu ponieważ w współcześnionej Biblii Gdańskiej czytamy, chodzi o małego Pana Jezusa, że Józef i jego matka matka Pana Jezusa, czyli Maria dziwili się temu, co o nim mówiono ale kiedy otworzymy sobie Biblię, znowu wziąłem Biblię tysiąclecia, ale to nie jest porównanie współczesnej Biblii Gdańskiej z Biblią tysiąclecia, tylko one bazują na innych tekstach. Gdybym tutaj dał na przykład Starej Nowe Przymierze, mówiłoby to to samo, ale dajmy już tą Biblię tysiąclecia, tak? Czytamy, a jego ojciec i matka dziwili się o tym, co o nim mówiono. I te dwa wersety są często ze sobą zestawiane przez zwolenników Biblii Gdańskiej, tak zarówno w Polsce, jak i za oceanem, bo te wszystkie rzeczy w Polsce wzięły się właśnie z za oceanu. Yy, jako dowód tego są te wersety zestawiane, że te nowe przekłady albo fałszują tekst, albo bazują na tekście, który został sfałszowany po to, żeby podważyć doktrynę o dziewiczym poczęciu pana Jezusa, tak? czyli tą, że pan Jezus Chrystus począł się bez udziału ludzkiego. Ojca i Józef nie był jego biologicznym ojcem. Był co najwyżej jego ojcem prawnym, tak? który go adoptował jako, jako swojego syna ale i wychował, ale nie był jego biologicznym ojcem. tak. Miał Pan Jezus Chrystus tylko biologiczną matkę. I twierdzenie jest takie, że ktoś kiedyś wziął ten tekst mówiący Józef i jego matka, zgasił światło, schował się tam gdzieś, ubrał kaptur i przepisał ukradkiem na ojciec i matka, żeby tutaj wreszcie pozbawić chrześcijan podstawy do wiary w to, że Pan Jezus Chrystus. Począł się z dziewicy. No i jest to często tak formułowane, że brzmi bardzo przekonująco. Może skomentujemy z Filipem jakiś konkretny materiał, który właśnie takie argumenty przedstawia, żeby wam pokazać, jak, jak ta argumentacja wygląda, ale brzmi to przekonująco, dopóki nie zbadamy sprawy. Bo tu po raz kolejny chodzi o to samo, o co już kilka razy, że ludzie, którzy formułują takie twierdzenia, albo sami nie posiadają wiedzy, albo bazują na niewiedzy słuchaczy, bo bardzo łatwo sprawdzić, czy faktycznie jest tak, jak mówią. Pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, jest takie, czy skryba, który chciał podważyć dziewicze poczęcie Chrystusa i zmieniał Józef na ojciec, czy on usunął Łukasza 126 26-38, ponieważ jest to fragment opisujący zwiastowanie przez Archanioła Gabriela Marii o tym, że będzie miała syna. I ona mówi wprost, że nie współżyła z mężczyzną. I patrzymy, i w tych manuskryptach skryba wcale nie usunął tego fragmentów, tak? On jest w tekście greckim i we wszystkich przekładach. No to musimy sobie zadać pytanie, zaraz, wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim spiskowcem, chcemy podważyć tą prawdę o dziewiczym poczęciu Chrystusa. Jaki sens ma zmienianie Józef na ojciec i jednocześnie zostawianie całego opisu zwiastowania, z którego jasno wynika, że Józef nie jest biologicznym ojcem? No nikt by tak tekstu y, nie fałszował. Jeśli jakby coś już chciał zmieniać, no to przede wszystkim ten opis Zwiastowania, ponieważ kiedy on zostawia ten opis zwiastowania, i potem tylko zmienia fragment user na ojciec, no to nikt się nie nabierze na jego fałszerstwo, bo każdy sobie pomyśli: A no dobra, no ojciec nie oznacza tutaj ojca biologicznego, tak, tylko oznacza ojca w sensie opiekuna. I tyle, mm. tak? to by było najbardziej kolejne już nieudolne fałszerstwo na świecie, o które wielu skrybów niestety jest posądzanych. Ale to nie jest koniec, bo skoro zwolennicy wimi Gdańskiej twierdzą tutaj, że Używanie w odniesieniu do Józefa języka związanego z biologicznym pokrewieństwem, takiego jak na przykład słowo ojciec, jest według tych ludzi yy, jednoznaczne z podważaniem dziewiczego poczęcia Chrystusa. No to wystarczy popatrzeć na 45. Pierwszy werset, gdzie w Biblii Gdańskiej, tutaj uspołecznionej akurat, ale w Gdańskiej też czytamy, a jego Chrystusa rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na Paschę. No to zaraz. No nagle teraz nazywanie rodzicami jest ok, a przed chwilą nazywanie ojcem było podważaniem. Tak? Mało tego, popatrzcie na 48 werset. A rodzice, tam, tam nie ma rodzice, tam jest oni, ale współcześlana Biblia gdańska tłumaczy a rodzice, bo to do nich się odnosi, dlatego jest kursywą słowo rodzice. Ujrzawszy go, dziwili się i powiedziała do niego jego matka. Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. <laughs> Wciąż jesteśmy w Biblii gdańskiej i Józef jest nazwany ojcem. Teraz nagle to nie jest problem. No, w Biblii tysiąclecia te wersety wyglądają tak samo, tak? Tu akurat nie ma różnicy. Też jest rodzice i też jest oto ojciec twój i ja z Burem Selca, czy też szukaliśmy Ciebie. Więc jak sobie podsumujemy, no to popatrzcie. W, 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 w u współcześnionej Biblii Gdańskiej mamy Józef i matka, potem rodzice, a potem ojciec i ja, tak? Natomiast w Biblii Tysiąclecia mamy ojciec i matka, rodzice, ojciec i ja. Który przekład jest bardziej konsekwentny? Co jest bardziej prawdopodobne, że Mateusz konsekwentnie pisał? No wydaje się, że to, co tłumaczy Biblia Y, tysiąclecia, tak? Y, więc y, czym bardziej prawdopodobne musimy sobie odpowiedzieć jest to, że skryba był tak nieudolny i zamiast podważyć opis zwiastowania, no to zmienił małe jedno zdanie w wersecie później, w którym za chwilę i tak Józef nazwany jest znowu ojcem, tak? Więc zmienił Józef na ojciec, żeby podważyć dziewicze poczęcia, a potem w kolejnym wersecie tekst i tak nazywał Józefa ojcem. Y, czy może w drugą stronę zaszła zmiana, że y, tekst mówił y, ojciec i matka, no i skryba tak siedział i patrzył, mówi: No, panie Jezus nie ma ojca, tak? Jak Maria to mówi w 48 wersecie, no to można to, ona mogła tak powiedzieć, ale przecież Mateusz by nie nazwał być może Józefa ojcem, więc zmienił ojciec na Józef, tak? Więc równie dobrze zmiana mogła zajść w drugą stronę, tak? No i autorzy przekładów patrzą na te rzeczy, porównują, patrzą też to, co powiedział Filip, skąd pochodzą manuskrypty z danym wariantem, no i decyduje się większość przekładów, żeby pójść za tym wariantem ojciec i matka. I wszyscy doskonale wiedzą, jak i każdy uważny czytelnik, że nazwanie Józefa ojcem nie podważa dziewiczego poczęcia Chrystusa, tak? Po pierwsze dlatego, że tak czy siak w Biblii Gdańskiej tak się pojawi słowo ojciec, a po drugie tekst mówi wyraźnie, że Chrystus począł się z dziewicy i ojciec oznacza tutaj opiekuna prawnego. I na koniec jeszcze jeden taki przykład, który często rozgrzewa. To jest koma johanim. Chodzi o to, że między przekładami zachodzi taka bardzo istotna różnica w piątym rozdziale pierwszego listu Jana, gdzie w Biblii Uspółcześnionej gdańskiej czytamy coś, czego nie ma w Biblii tutaj warszawskiej, ale też w innych Bibliach, na przykład Tysiąclecia, Starem Nowym Przymierzu i tak dalej, że czej bowiem świadczą w niebie? Ojciec słowo i duch święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Tak? Natomiast inne przekłady mają od razu, yy, że trzech jest świadków. Duch, woda i krew, tutaj bardzo ładnie to yy, zaznaczyłeś. Jak to jest? Czy, bo, bo ten werset wydaje się być takim dobrym wersetem na potwierdzenie prawdy o trójjedności Boga, która przecież była podważana w historii przez wielu ludzi. Dzisiaj wielu ludzi podważa to biblijne nauczanie o trójjedności Boga. Czy ludzie, którzy przekładali Biblię Warszawską, chcieli usunąć tą prawdę, czy może oni nie wierzyli w trójjedność Boga i chcieli w jakiś sposób zaszkodzić chrześcijanom? Jak, jak wyjaśniłbyś tą różnicę, Filip? Jasne. Znaczy, jest całkowicie absurdalne twierdzenie, że wszystkie w zasadzie współczesne tłumaczenia a Pisma Świętego, są członami jakiegoś wielkiego spisku, który ma na celu uczynienie się doktryny Trójcy Świętej. Wystarczy skonstatować jeden prosty fakt, że znakomita większość tych przykładów jest robiona przez chrześcijan, często aktywnych, duchownych różnych wyznań chrześcijańskich, na przykład jak w przypadku Biblii Warszawskiej czy baptystycznego, jak w przypadku Starego i Nowego Przymierza, czy rzymskokatolickiego, jak w przypadku Biblii letnia którzy no, na siłą rzeczy nauczają w swoich kościołach, na niezliczonych e, forach i, i na różne sposoby doktryny Trójcy Świętej. Więc e, byłby to dość osobliwy wpis, jeżeli ci wszyscy ludzie jednocześnie poczynaliby różne wysiłki, żeby nauczać tej doktryny Trójcy Świętej, a z drugiej strony celaliby sobie w kolana używając sobie jeden argument nie wiadomo po co. Natomiast jest to doskonały przykład na to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli na to, że tekstus receptus, ten tekst przyjęty, ten, ta rodzina wydań, która, które napoczątkowało wydanie Erasmus z Rotterdamu, nie jest tożsama z tekstem większościowym albo tak zwanym tekstem bizantyjskim. Ona jest oparta o manuskrypty należące do rodziny bizantyjskiej, ale zawiera ten, ten tekstus receptus takie ustępy, które. Nie, nie tylko nie są większościowe, ale wręcz są skrajnie mniejszościowe. Um, to jest właśnie przykład takiego wariantu. On zresztą nie został zawarty w pierwszym wydaniu um, Nowego no, no, Testamentu Erasmus z Rotterdamu. dodał ten, ten tekst dopiero w którymś kolejnym wydaniu pod uh, presją. Pod presją ze, ze strony m.in. Uh, wydawców konkurencyjnego, um, wczesnego wydania uh, poligloty komputerskiej. Którzy wskazywali, że ustęp, właśnie komma, właśnie na ten ustęp, ten fragment, ustęp Jana znamy dobrze, że łacińskiego przekładu Piśma świętego, którego w średniowieczu używano powszechnie w Europie, jest brakujący w tym tekście i razem go nie zawarł, po prostu dlatego, że żaden z tych manuskryptów, o których się opierał, tego ustępu. Nie, nie miał, natomiast e, znalazł się potem jeden e, taki manuskrypt, e, który właśnie ten tenże ustęp e, miał, kodeks Montfortianus e, zresztą e, stworzony we wczesnym XVI wieku. Niektórzy twierdzą, że specjalnie po miał ten jeden manuskrypt, który będzie e, miał ten, ten, ten koma, która była w wulgacie. No i pod presją właśnie krytyki i, i ma on teraz ten manuskrypt, który rzeczywiście ten komę ma w tekście greckim, a razem ten tekst dodał. Jest z tego co wiem, osiem greckich manuskryptów, które mają ten ustęp pianowy, z czego cztery mają ten ustęp na marginesie, jako data marginalna, a więc nie mają go w tekście głównym, ale skryba zaznacza, że, że jest świadomy, że... Taki wariant się pojawia, a, a cztery małą to w tekście głównym. E, natomiast e, ze względu na to, że, że te, ten tekst jest e, wywarty w jedynie w ośmiu greckich manukryptach, późnych greckich manukryptach i w tych ośmiu cztery go na marginesie, jest absolutną oczywistością, że, że ten tekst nie był częścią pierwotnego tekstu. Jana być jakimś późniejszym dodatkiem. To z jakiego powodu ktoś mógł go dodać, to już jest ciekawy temat badawcy sam w sobie. Natomiast samo spojrzenie na, 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 na dane, tak? na, na dowody, jakie mamy, pokazuje ponad wszelką wątpliwość, że ten tekst po prostu nie był tak, częścią pierwotnego takiego tego mitu. Okej, okay. czyli mamy tą samą sytuację, że ludzie byli przyzwyczajeni przez tam średniowiecze, tak, że, że był ten tekst zawsze i Erazm nawet, który przecież miał się <laughs> mylić. Przy tym tworzeniu tekstu według ludzi w Gdańskiej, nie, nie uwzględnił tego, ponieważ nie znalazł manuskryptów, które mówiły, które zawierały ten tekst, tak? No i ludzie się oburzyli, że jak to, fragment, który dobrze znamy, nagle go nie ma, chcesz nam powiedzieć, że jego oryginalnie nie było. Ciężko ludziom przychodzi pojąć, że jeśli w którymś przekładzie czegoś nie ma, no to może być to spowodowane tym, że ten przekład wraca do oryginału i nie zawiera w sobie czegoś, co ktoś kiedyś dopisał i było przepisywane. Ale usuwa to z tekstu, ponieważ uważa, że nie było to częścią oryginalnego tekstu. Raczej ludzie mają tendencję myśleć, że yy, jeśli coś znika, no to dlatego, że ktoś usunął, a oryginalnie na pewno tam było. No, Nie zawsze tak jest. I też chcę powiedzieć, żebyśmy się żebyście się nie przejmowali, jeśli nie zrozumieliście jakichś tutaj yy, 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 rzeczy, które, które padały. Kiedy mówiliśmy o wydaniach nowego testamentu, o rodzinach tekstowych, yy, jakieś nazwy kodeksów konkretne padały i tak dalej. Chcemy o tym porozmawiać więcej więc zapraszamy Was na kolejne odcinki tutaj. Natomiast dzisiaj chcieliśmy zrobić, mam nadzieję, że nam się to udało, jedną rzecz. Rozwijać tą atmosferę spisku. Dlaczego? Ponieważ ona niczemu nie służy. Jeśli ktoś tak przedstawia sprawę, że tu jest jedna słuszna Biblia, broniąca prawdziwej doktryny chrześcijańskiej, a wszystkie inne są sfałszowane, no to nie ma za bardzo co się zastanawiać nad tym, jak tam... Yy, czy, czy fałszerstwo było lepsze, czy gorsze, no po prostu odrzucamy fałszerstwo i przyjmujemy to. I ci ludzie od Biblii Gdańskiej chcieliby tak tą dyskusję zamknąć. Problem jest taki, że to jest po prostu nieprawda. Nie ma takiego spisku. Yy, są uzasadnione powody dla różnic, i teraz myślę, że kiedy już to wiemy, możemy spokojnie przyjrzeć się tym różnicom i podejść, zbadać temat, wyrobić sobie zdanie. My postaramy się jak najlepiej to. Przedstawić. Nie załatwia to też wszystkich rzeczy, o których można by powiedzieć. Myślę, że mogły się u Was pojawić pytania. No dobra, to rozumiem, skąd się biorą te różnice w przekładach, no ale to w takim razie, który był oryginalny? Czy możemy wiedzieć, który był oryginalny? Czy ci ateiści nie mają racji, kiedy mówią, że nie wiemy, co było w oryginale napisane? O tym też chcemy porozmawiać i zapraszamy Was na kolejne odcinki, ale dla zdrowia naszego i też myślę Waszego i czasu musimy to podzielić, po prostu. Więc. Tak jak mówię, to myślę, że byłoby dobrym podsumowaniem. Filipie, czy ty chciałbyś coś jeszcze powiedzieć tutaj na koniec? Jasne, ale ja, ja, ja myślę, że właśnie to, co powiedziałeś, jest bardzo istotne, żeby, żeby odejść od tej atmosfery spiskowej. Tak? Jest co um, najmniej kilka takich filmów na YouTubie, które um, właśnie w takich um, mrocznych klimatach um, um, argumentują na przykład, że Nowe wydania Nowego Testamentu są spiskiem, chociażby Jezuitów. I to jest też osobliwe, biorąc pod uwagę, że część tego spisku Jezuitów miałoby być ujęcie ze, z Nowych wydań przynajmniej tego fragmentu, który przecież znajduje się w wulgacji, będącej oficjalną boktawą doktrynalną kościoła katolickiego w roku Seboru więc Jezuici strzelaliby gole trochę do nieswojej bramki. Natomiast, natomiast no, prawda jest taka, że, że nie ma tutaj żadnego śpisku i, i po prostu uh, tłumacze Piśma Świętego korzystają ze swojej najlepszej wiedzy i starały się oddać taki tekst jakiś zdaniem najbliższy oryginałowi. Więc zachęcamy. Nie bazujmy na yy, 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 mmm. emocjach, nie bazujmy na yy, sensacyjnych wypowiedziach. Sprawdzajmy wszystko. Sprawdzajmy wszystko, co słyszymy w internecie, także... Z naszymi materiałami, robimy co możemy, żeby przekazać Wam jak najszerszy ogląd na sytuację, żebyście sami mogli też wyrobić sobie zdanie, a nie po prostu polegać na tym, że coś powiedzieliśmy, i to tak niepewno pewno jest. I do tego Was też zapraszamy, żeby być krytycznym wobec wszystkich takich rzeczy, bo niepokojące jest to, że to też często pojawia się w kościołach, gdzie ludzie zaczynają uczyć innych takich rzeczy. Jest kilku nawet takich aktywnych, znanych yy, biblijnych wykładowców w Polsce, którzy mają dużą popularność, yy, du dużą, yy, dużą, yy, dużą ilość słuchaczy, i oni też. Powielają te mity, więc będziemy starali się z nimi rozprawić, żebyście mogli też mm, może posłuchać o rzeczach, o których nie mieliście okazji nigdy wcześniej przeczytać, no bo też trudno wymagać od każdego, żeby poświęcał godziny czasu na czytanie o tym, dlaczego przekłady Nowego Testamentu różnią się od siebie. Natomiast to, co nam będzie przyświecać, to to, że najlepszy przekład Biblii to nie taki, z którym najbardziej się obyliśmy, to nie taki, który zawiera najwięcej możliwych wariantów, to nie taki, który. Ma na przykład ten werset o Trójce świętej w liście Jana, ponieważ no, przecież wierzymy w Trójcę Świętą, zarówno Filip, jak i ja, yy, yy, tak, jak i autorzy tych przekładów, co Filip zaznaczył, ale najlepszym przekład Biblii to taki, tak myślimy przynajmniej, albo przynajmniej ja tak myślę, który jest najbliższy oryginałowi. Jeśli w oryginale nie było jakiegoś wersetu, który lubię, albo który zgadza się z moją doktryną, to jego w Biblii uważam być nie powinno, bo chcę mieć oryginalny tekst, a nie taki, który mi się. Podoba. Tak więc podsumowując, jeden, tak, przekłady różnią się między sobą, nie tylko pod względem tłumaczenia, ale także pod względem tego tekstu, na który, który tłumaczą. Dwa, nie jest to żadną tajemnicą ukrywaną przed, yy, przez tłumaczy przed ludźmi. Jeśli ktoś o tym nie wie, no to dlatego, że nie poświęcił czasu, żeby o tym poczytać, więc nie łapmy się na tanią sensację. I trzy, istnieją dobre i uzasadnione powody dla tych różnic, żeby wyjaśnić je, jak powstały, dlaczego istnieją i nawet dobre powody, żeby zdecydować. Która uważamy, że oddaje lepiej oryginał. I takie są fakty, i możemy albo tworzyć teorie spiskowe, jak niestety ma to miejsce często też w tych filmach, o których wspominał Filip, albo możemy uczciwie, rzetelnie i możliwie najbardziej bezstronnie zmierzyć się z tym zagadnieniem, szukając właśnie prawdy, a nie mitów. I tym będziemy chcieli się zajmować przez kolejne odcinki. Więc uważajcie na ludzi, których celem nie jest edukacja, a manipulacja, i nie dajcie się. Zmanipulować. Dzięki jeszcze raz za poświęcony czas tutaj dla nas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!